Wszyscy wiemy, że woda w oceanach jest przezroczysta. Jednak nie zawsze, bo ocean może zmieniać kolory. Kolory oceanu. Film uczniów klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej. Zwykle kolor oceanu jest niebieski, bo odbija się w nim niebo. Czasem jest jasno niebieski. Czasem jest ciemno niebieski. Bywa, że woda w oceanie ma kolor pomarańczowy. Tak jak pomarańcze z drzewa pomarańczowego na moim podwórku. Ale kiedy nadchodzą burze, woda w oceanie zmienia kolor na fioletowy. Czasem ocean staje się czarny, gdy zdarzają się wypadki, albo ludzie wylewają olej i wyrzucają śmieci do wody. Wszystkie śmieci wyrzucone do wody opadają na dno oceanu. Zatem dno oceanu pełne śmieci staje się brązowe. Czasami woda w oceanie ma kolor czerwony. Na przykład podczas wybuchu wulkanu. Natomiast kiedy w wodzie jest dużo glonów, ocean ma barwę zieloną. Czasem ocean wygląda jak tęcza, kiedy są w nim koralowce i ryby w różnych kolorach. Autorzy filmu.
trzeba mu przeszkodzić. Stawcie mojego potwora. Żegnaj, mój miły. Jesteś aresztowany. Poniosłem straszną klęskę, ale jeszcze to wrócę. Wygrałeś maskotkę Sumo, czyli mnie! Dość tych zabaw, kochanie, zrób mi sushi. To, żeby zrobić sushi, umyjmy sobie ręce. A, awaria! Co się dzieje? O, jakie fajne, Sumo! Za karę będzie dzisiaj schabowy z ziemniakami. Robię najlepsze sushi. Dziękuję. Dobre sushi. Janusz, co mieliśmy dzisiaj robić? Chyba mieliśmy pobierać jakieś próbki z jakiejś planety. A, tak, gleby. No. Janusz, pokaż te próbki. Dobra. No nie, wcisnąłeś zły przycisk. O, jakiś banan. No nic, wypróbuję nowe działo powiększające banany i inne dziwne owoce. Protonowy bananizator. Coś ty zrobił, Grzegorz! O nie, mój nowiutki lakier! Jestem najlepszy w piłkę, umiem grać i wyśrodkowywać.
Mogę grać z każdym. Nikogo się nie boję. Nadchodzi bananostrofa. NASA twierdzi, że po zaćmieniu słońca przez banana będzie koniec świata. W filmie głosu użyczyli Jerzy, Staś, Pan Paweł. Zapewniamy, że podczas kręcenia filmu nie ucierpiał żaden banan. Jestem marchewa, idę do tej zupy. Jestem pomidorem, bez mnie zupa bez sensu. Jestem burakiem, zwykłym. Jestem ogórkiem, na bombę! O nie, szef tu idzie! No, Jarzynki, gotujcie się tam szybciutko. Szybciutko możemy zdążyć przed 14 chyba, tak? Jest przyjęcie dzisiaj, czy co to? Po co ta zupa w ogóle, nie wiem. No to co idę, cześć. Wreszcie ten Sknerus szef sobie poszedł. Pa. Do zobaczenia! Koniec! Pod tytułem Zupa. Witajcie w kolorowym świecie. Zapraszamy do zabawy. Pierwsza runda. Znajdźcie 9 klocków i ułożcie je w piramidę. Druga runda. Znajdźcie 5 ciasteczek i je zjedzcie. I smacznego.
Dzień dobry. Co masz na myśli? Życzysz mi dobrego dnia. A może jest to dobry dzień? Czy mi się to podoba, czy nie? Sądzę, że to wszystko naraz. Mogę w czymś pomóc? To się jeszcze okaże. Szukam kogoś, z kim dzieliłbym przygodę. Przygodę? Nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek na zachód od Bre był zainteresowany przygodami. Można się spóźnić na kolację. Miłego dnia. Zatem postanowiono. Dobrze ci to zrobi, a mnie dostarczy rozrywki. Powiadomię innych. Czy kogo? Co? Nie, chwila. Nie chcemy tu żadnych przygód. Nie dziś. Spróbuj za pagórkiem albo po drugiej stronie wody. Miłego dnia. Cisza. Myślicie, że skoro odczytaliśmy znaki, to innym się to nie udało? Plotki zaczynają się rozchodzić. Smauga nie widziano od 60 lat. Wielu spogląda na wschód, na górę, zastanawiając się i ważąc ryzyko. Możliwe, że nieprzebrane bogactwa naszego ludu spoczywają niechronione. Będziemy siedzieć, gdy inni zabiorą, co prawnie należy do nas? Czy też wykorzystamy szansę, by odzyskać Erebor? Zapominasz, że przednia brama jest zapieczętowana. Do góry nie prowadzi żadna droga. To nieprawda, mój drogi Balinie. Zrobimy to po twoje. Dajcie mu kontrakt. Podpisujemy i w drogę. Warunki. Płatność gotówką nieprzekraczająca 14 części całkowitego zysku, jeśli jakiś będzie. Brzmi uczciwie. Towarzysze nie będą odpowiedzialni za rany zadane lub otrzymywane w wyniku niniejszych, lecz ograniczonych do ran szarpanych. Wypatroszeń, spaleń. W porządku, chłopcze. Trochę mi słabo. Thank you.
Hej! Thank you.
Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Idę nostrę. Krakrę mija. Tulis manora. Sarnator mija. Krakrę mija. Kret Maryja. Idę i nostrę. Omijam tę krę. Nie idę tym torem, bo tulis manora. Krakrę omija. Kret Maryja. Today I will wear my white button down and tell you one tomorrow. I think I'm finally warm, for you have a way of promising things, and I'm in a forest fire. I am a forest fire, and I am the fire. Today I will wear my white button down. I can at least be neat. Walk, I can be seen as clean. And I will go to work, and I will go to sleep, and I will love the little things. I love so little things. Thank you.
się w to, co wpadnie?
cholera, spóźniony jestem. No dobra, no to jeszcze raz. Nazywam się Mściwoj Fiolet i już nie jestem tak młody jak kiedyś. Jestem zamknięty w tej szatni odkąd miałem 14 lat. Obecnie mam 43 lata, więc siądzę tu od jakichś... 127? Tak, od jakichś 127 lat. Przewróciłem na siebie ten walony wieszak i straciłem przytomność. Nikt po mnie nie przyszedł i od tamtej pory nie mogę cię wydostać. O, chyba mam gościa. Napijesz się ze mną czegoś? No dalej, obudź się, wstawaj. Gościu, weź powiedz jak człowiek, że nie. To ten, to na co masz ochotę? No dalej, obudź się, wstawaj, wstawaj. Jak nie chce ci się pić, to wywalaj mi stąd! Aż mi samemu się pić odechciało. Chyba najlepiej będzie, jeśli położę się spać. Dobranoc. Synek, wstawaj! Wstawaj! Synek, wstawaj! To był tylko sen? O, w końcu wstałeś. Mocno się uderzyłeś w głowę w tej szatni. Rosie, come, we have something for you. Thank you.